Pierwszą niedzielę grudnia Legionowski Basen przy ulicy Królowej Jadwigi przeżywał dzięki mieszkańcom miasta istne oblężenie, a to za sprawą mikołajkowych zawodów w pływaniu dzieci i młodzieży, zorganizowanych przez ratusz, Arenę Legionowo oraz uczniowski klub pływacki Ósemka. W tym roku pierwszy raz po długiej przerwie zorganizowaliśmy zawody mikołajkowe na basenie przy ulicy Królowej Jadwigi prowadzonej przez Miejską Spółkę KZB Legionowo. Został basen otwarty po przerwie. Wyremontowany, świeżo zrobiony basen, przygotowany na wszystkie dzieci i na organizację zawodów. Wystartowało w nich ponad 200 dzieci, podzielonych na 8 kategorii wiekowych. Pływając stylem dowolnym, pokonywały one dystans od 25 do 50 metrów, a więc jedną lub dwie długości starszego z miejskich basenów. Zmaganiom początkujących zawodniczek i zawodników z uwagą przyglądał się m.in. gospodarz legionowskiego ratusza. Od 25 lat uczniowski klub sportowy Delfin jakby zapełniał i wypełniał tą sportową dziedzinę, jaką było pływanie w Legionowie, łącznie z tym, że wychował olimpijczyka. Ale cieszę się dzisiaj, bo organizatorem tych zawodów Puchar Prezydenta jest nowy uczniowski klub sportowy Ósemka, który powstał dzięki inwestycji. To pokazuje, że warto inwestować tą infrastrukturę techniczną, inwestycji budowy basenu Wodne Piaski i tam bardzo prężnie się rozwija. Cieszy to, że jest mnóstwo dzieci, że są rodzice, którzy im kibicują i że sprawność fizyczna jest bardzo ważna, ale też bezpieczeństwo później w dorosłym życiu, w korzystaniu z wody jest kluczowe. Także same plusy, fajnie, że są tacy ludzie jak Wojtek Sieczych, którzy poświęcają swój czas na to, żeby być liderem takiej organizacji, jaką jest UKS Ósemka, gdzie naprawdę setki dzieciaków mogą znaleźć swoje miejsce na ziemi i mogą swoją energię wykorzystywać w pływaniu. Moim zadaniem jest tworzenie pływackiej rodziny w Legionowie. Chciałbym, żeby ten sport był coraz bardziej popularny i jak najbardziej dostępny dla wszystkich dzieci z Legionowa. Aby udział w zawodach głębiej zapadł młodym sportowcom w pamięć, organizatorzy zadbali o ich odpowiednie uhonorowanie. Dlatego też dekoracja w asyście często filmujących lub też fotografujących rodziców i opiekunów odbywała się obok basenu w szkolnej sali gimnastycznej. Pamiątkowe medale, dyplomy, a także nagrody rzeczowe wręczali uczestnikom m.in. prezydent oraz szefowie miejskich obiektów sportowych. Cieszyły się więc i dzieciaki, i samorządowy ojciec miasta, również z powodu imprezowej reaktywacji basenu na osiedlu Jagiellońska. Myśmy go otworzyli, staramy się, żeby też wszelkie szkółki i tak dalej tutaj trenowały. Zachęcamy mieszkańców, którzy nas słuchają, żeby korzystać, którzy chcą pływać, że tutaj jest naprawdę i dużo taniej i pusto. Jeżeli będą chodzić, to będzie sens utrzymywania otwarcia tego obiektu. Tak czy inaczej, dwa czynne i świetnie utrzymane baseny pozwalają lokalnym popularyzatorom pływania kierować ich ofertę do bardzo rozległego grona odbiorców. Dwie pływalnie zdecydowanie dają nam szerszy obszar działania na Legionowo, ponieważ możemy się skupić zarówno na jednej części Legionowa, jak i na drugiej. Efekty widać gołym okiem, choćby po frekwencji na takich jak te niedzielne zawodach.